Witam Was na kanale Bush Brothers. Wyszedłem dzisiaj tutaj do lasu, mamy piękną pogodę, jesień w pełni. A chcę Wam opowiedzieć o moim plecaku, który sobie kupiłem 4 miesiące temu, po to, żeby zabierać go właśnie na leśne wyprawy. Jak stanąłem przed wyborem plecaka, nie wiedziałem czego szukać, co mi będzie potrzebne, co okaże się zbędne, dlatego też nie chciałem płacić nie wiadomo ile za plecak. I mój wybór padł na plecak firmy Magnum Taiga 45. I teraz zacznijmy od nazwy, na samym początku. Taiga 45L. Już Wam pokazuję. Pyk, 45L, mówię. Mówię 45 litrów pojemności, to sporo. Tu jak oglądałem te plecaki, te były mniejsze, ten taki duży będzie dobry. Niestety, nie wiem dlaczego, każdy sprzedawca podaje pojemność 45 litrów. Magnum na swojej stronie podaje pojemność 40 litrów, ja zmierzyłem plecak, więc mogę śmiało powiedzieć, że pojemność tego plecaka to litrów około 30. Plecak jest produkowany w Chinach, jest w 100% z poliestru. Tak to tam na metce było napisane. Teraz tak. Od frontu taśmy, po bokach taśmy, czyli możemy troczyć do niego ładownicę, dodatkowy ekwipunek za pomocą chociażby sznurków, tak? Jest to dosyć fajne. Pasy kompresujące, pyk, na każdym z boków, po bokach dwa pasy, od dołu dwa pasy. System kompresujący jest fajny, ponieważ no jeżeli nie mamy wypchanego plecaka, możemy zmniejszyć jego objętość. Dodatkowo ja do tych pasów, szczególnie tutaj na dół, troczę sobie zawsze jakiś śpiworek, hamaczek. Rozwiązanie z taśmami bardzo fajne. Składa się plecak z dwóch komór. Teraz Wam pokażę jego kubaturę. Zobaczcie. To zetnijmy. O! Dosyć jest spory. I teraz tak. Składa się on z dwóch komór. Każda komora jest zamykana na podwójny zamek błyskawiczny. Zamki są duże, masywne. Łatwo złapać, łatwo wyczuć. Nie trzeba gdzieś tam szukać po omacku. Do tego myślę, że się nie rozwalą tak łatwo. W rękawiczkach możemy złapać, nie ma problemu. Dwie przegrody. Komory. Dwie komory. Pierwsza komora. Tu jeszcze mi trochę pasek kompresyjny trzyma. Zobaczcie. Duża. Duża komora. Dużo zmieści. Suwaczek jest po całości, więc mam dostęp do spodu plecaka. Nie rujnując tego, co jest na górze. Tu mamy. Odwiniemy kieszeń na bukłak, a tu mamy, proszę Was, wyjście na system hydracyjny. Ja systemu hydracyjnego nie używam bukłaków, więc nie będę o tym mówił. Zamki chodzą dobrze, tu nie ma zastrzeżeń. Komora mniejsza z organizerem. Organizer, wiadomo, fajna sprawa, może być potrzebny, bo przegródki się przydadzą, jednak wykonanie, no moim zdaniem litości, jak plecak w szkole. Mi się nie podoba, no ale używam. Do tego na klapie w mniejszej kieszeni kolejna komora. Dosyć spora, głęboka, też otwierane wszystko po całości. Na plus, ogólnie plecak jest mega pakowny, biorąc pod uwagę, że możemy do niego przytroczyć jeszcze dużo szpeju po bokach. To wypada on bardzo fajnie. Następna sprawa, system nośny plecaka. System nośny plecaka został pozbawiony przez firmę Magnum pasa piersiowego. Wszelki ma wyprofilowane, ma dosyć szerokie, aczkolwiek cienkie. Pas
biodrowy fajny, na plecach poducha, niby system wentylacyjny, powiem tak, system wentylacyjny się sprawdza, łaziłem z nim w lato podczas upału 20 km z obciążonym plecakiem, nie było problemu. Pasy, znaczy szelki, o dziwo też się sprawdzają, też wygodnie mi się nosiło i całość mojego ekwipunku wpakowanego do plecaka fajnie się rozłożyła, nic mnie nie uwierało, chodziło mi się naprawdę wygodnie z tym plecakiem. Także to na plus. Co jeszcze mogę dodać? No jak już mówiłem, plecak mi się nie zniszczył, nie ma śladów użytkowania poza odpryskami lakieru po 4 miesiącach. Uważam, że produkt, mimo że produkowany w Chinach, że ma różne opinie, że tam wolę droższy, to im się nie podoba, bo to się rozwali. Powiem tak, jakość produktu jest adekwatna do jego ceny, a w momencie jak trafimy promocję w sklepie, to wtedy jakość przewyższa cenę. Ja jestem zadowolony, nie żałuję żadnej złotówki, którą wydałem na ten plecak. Użytkuje mi się go dobrze, myślę, że poużytkuję go jeszcze jakiś czas, ale decyzję zostawiam Wam. Mam nadzieję, że pomogłem i troszkę rozjaśniłem Wam temat, jeżeli chodzi o ten plecak, gdyż w internecie opinii o nim nie ma. Nie ma recenzji, ani opinii. No co, no to chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Zapraszam Was do... Zapraszam Was na naszego Facebooka. Subskrybujcie kanał na YouTubie, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i przede wszystkim komentujcie, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o plecaku, jeżeli macie jakieś uwagi, wpisujcie to w komentarzach. Będzie nam bardzo miło. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia.